Ja teraz, Piotruś, przenoszę cię do pierwszego snu, tego, gdzie strzelasz tymi srebrnymi kulkami. Ale przenoszę cię do początku tego snu i jeszcze raz przeżywasz cały ten sen, z tym, że teraz daję ci pełne zrozumienie symboliki tego wszystkiego, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego ten sen ci się jakby przyśnił, powiedzmy. Dlaczego go doświadczyłeś? To w ogóle teraz jakieś inne obrazy mi się pokazują, jakieś spirale. Dobrze, wchodzisz w nie i poznajesz cały przekaz tego doświadczenia. Kulki to jakby były skupieniem energii. A że je wystrzeliwałem, to tak jakbym no intencje puszczał. No dobrze, to teraz zrób parę doświadczeń takich, żebyś tego doświadczył i zbadał, jak to działa i poznał ten system. To taka jakby fala idzie, jak to się wysyła, ale się rozprasza jakby po jakimś czasie. Dobrze, to co trzeba zrobić, żeby ona się nie rozproszyła, żeby można było ją przenieść? Pamiętać trzeba. Czyli jak wysyłamy, wtedy trzeba pamiętać? Ten, co wysyła, ma pamiętać? Czy to pamiętać ma to, co jest wysłane? Bo mi to zaczyna kojarzyć się z tym, jak UFO nam się pojawia, znika, się przemieszcza. Że to właśnie na tej zasadzie się dzieje, że skupia intencje, jakby zmienia swoją materię. Pamiętając o niej, będąc nią? Nie, jak my pamiętamy o tym, to jakby zachowuje formę, którą nadaliśmy, o coś takiej. A jak o tym zapominamy, no to zaczyna zniekształcać się. Jakby, o, jak my pamiętamy, to można powiedzieć, że nie ma nic na to wpływu, a jak zapominamy, no to już zaczyna jakby coś wpływać na to. Dobrze, zobacz, co wpływa na to. Zakłócenia, które są generowane. No dobrze, wszędzie. To w takim razie teraz likwidujemy wszystkie zakłócenia. Likwidujemy reset, nie ma żadnych zakłóceń. To teraz mi się ukazuje jakby odwizderzając się kopułę. Zapytaj się, kim jesteście, o co tu chodzi? Kim jesteś? Ja, dualnością. To może rozwiążmy dualność. Dlaczego powstałaś dualności? Z jakiego powodu? Co zainicjowało, że powstała dualność? Pierwotny cel? Dobrze. W takim razie zmieniamy pierwotny cel. Kasujemy dualizm. Jest tylko jedność. Jedno. A resztę wszystko zabieram. Słowo dualizm z wszystkimi powiązaniami, połączeniami zabieram aż do chwili obecnej, a od tej chwili aż do końca istnienia wszystkiego.
zabiera całą zawartością do słoneczka, centralne słoneczko spala, żywym ogniem to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. I nigdy tego nie było. Jest tylko jedno. Jedno. I równowaga. Przychodzi mi, że materia zaczyna się rozpadać. Niech się rozpada. Co? No ciągle coś się rozpada. Dobrze, to przyglądaj się wszystkiemu. Jak jest to do opowiadania, opowiadaj. Coś się chyba działo, bo ja zasnęłem. To jest prawie niemożliwe. Momentalnie mi jakby odcięło coś i... Przeżyłem oczy i kurde, co ja robię? Gdzie jest? Zacząłem tracić kontakt ze tak zwaną rzeczywistością. Ale nie wiem, dlaczego to się zdarzyło. Zaraz się dowiemy. Tylko mi takie różne prasy rozpadu ciągle się pojawiają. Czyli wypuszczają jakieś struktury. Zobacz, jakie to są struktury, które pierwsze się rozsypują. Takie jakieś drobne bardzo. Jak piasek. Takie dziury jak powstają. Przed chwilą mi się pokazał taki obraz jakby... Nie wiem dokładnie, co to było. Coś ciemno-białego. I ta biała część jakby została wessana w to ciemno. I jakby tylko to ciemne zostało. Aha, czyli jakby zaczęło wszystko się wycofywać. Cała kreacja zaczęła wycofana i wróciło wszystko do początku. Super. Ja teraz w ogóle ciemność zrozumiałem. To super, to znaczy, że wróciło wszystko do początku. Jest pełny reset. I teraz zacznie się wszystko od nowa, ale już w jedności. Teraz wypuść intencję tylko jedności. Żeby była tylko jedność, jednia i wszystko się tam podporządkowało. I według tego, żeby powstała nowa rzeczywistość. Tylko to wszystko, co pasuje ze sobą, co jest kompatybilne. Co się teraz dzieje? Mi się pokazało, no nie wiem, co to dokładnie jest, jakby... Coś mnie kojarzy, że jakby wytyczasz drogi, coś takiego i to w dół zaczęło iść. Dobrze, no niech robi. Zobaczymy, co się będzie działo. Chodzi o to, żeby właśnie... Stary system i stary tak zwany porządek się rozsypał, żeby nie było go. I on się rozsypał, go nie ma. Czyli to wszystko, co było oparte na dualizmie, tego nie ma. Koniec. I co dalej się dzieje? To jakby z zygzakami chodzi, jakieś wypustki wypuszcza. Zapytaj się. Jaka się tworzy ta nowa rzeczywistość, na czym będzie oparta, na czym już jest oparta? Jakby na różności, w jedności? O. Tak jest, w jedności różność. Super. To bardziej wygląda jakby wszystko miało podobny kolor, tylko różne kształty. Tak, myślę, że o to mi chodziło. I co dalej się dzieje? Takie jakby rozsypanie było. Że coś też spalało. Stare struktury się muszą spalić. Właśnie tworzymy nową rzeczywistość. Zobaczymy, jak to będzie odebrane przez tak zwany świat mentalny tej rzeczywistości, tego poziomu. Ponieważ wiele ludzi, tak zwanych jasnowidzów, czy jasnoczyczowców,
powinni to odebrać, tą informację, obojętnie w jakiej formie, odebrać to i coś tam o tym powiedzieć. Możesz się zapytać, czy o to chodziło w tym śnie, który miałeś, żeby to zrobić. Przez mnie, że możliwość. Jak mam to rozumieć? Że to możliwość? Że to była możliwość. Aha, że jedna z możliwości wybraliśmy, tak? Dobrze, to niech ci przy okazji już tego procesu pokażę też, jakie były inne możliwości. To mi się pokazuje strukturę jakby mózgu. I? Jakby ona jest wszędzie. Tylko w niektórych miejscach. Jakby jakieś takie przełączenia są. No więc o co tu chodzi? Co to za możliwość? Jakby ujednolicenia? Jakie inne możliwości? To teraz to mi się pokazuje takie jakby na tle gwiazd jakieś energie takie się łączą czy przechodzą. Dobrze. Teraz mam pytanie, czy myśmy wybrali najlepszą możliwość? Najbardziej korzystną dla tego poziomu? Jakby każda wybrana możliwość to jest najkorzystniejsza. Korzystniejsza każda, czyli ta, co do tej pory była, to była najgorsza? Chodzi mi, że inna. Inna. Aha, rozumiem. Mam takie pytanie. Jeżeli byśmy wprowadzili wszystkie możliwe rozwiązania w tą byłą strukturę, którą żeśmy skasowali, czy to będzie korzystne dla ziemi, ludzi, roślin, zwierząt i tego wszystkiego, co jest w tej przestrzeni, w tej kreacji? Czy nie zakłóci tego wszystkiego i nie zrobi tu zamętów jakichś? Chodzi mi coś takiego, że jakby podział może nastąpić. Czyli ten podział byłby niekorzystny, tak? Aha, no tak, no wtedy by nastąpił podział, zgadza się. To nie, dobrze. Zostawiamy ta, jak jest. To tylko ja badałem możliwości. Gdyby, gdyby. Ale to zostawiamy tak, jak była czysta intencja jedności, jedni, jednego. Teraz wszystko podporządkuję tej intencji na wszystkich poziomach całej tej przestrzeni. Wszystko się teraz zmienia. Co się teraz zmieniło? Jakby takie wymieszanie nastąpiło. Jaka jest teraz sytuacja? Czy jeszcze coś się zmienia? Teraz spokój. Dobrze. W takim razie zostawiamy, tak? Bo się dokonało już. Teraz przenoszę cię do drugiego snu. Znowu jesteś obserwatorem całego snu od początku do końca. Poznajesz jego intencje, cały przekaz, o co tu chodzi w tym. Co to znaczy? To przychodzi mi, że jakby
idę wyznaczoną trasą, mimo że jakieś tam mogą być na niej perypetie. Dobrze. Czy tą trasę sam wyznaczyłeś, czy ktoś ci wyznaczył? Ona mi się pokazała i tak jakby mnie przyciągała. Dobrze. I co będzie dalej? Tylko zmiana mi przychodzi. To będzie korzystna zmiana dla ciebie? Dla mnie tak. A dla kogo nie? Dla mojego wyobrażenia. A, czyli wszystko jest dobrze. Czyli jesteś na dobrej drodze, dobrej ścieżce. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię do trzeciego twojego snu. I znowu poznajesz jego symbolikę i znaczenie i dlaczego przytrafił ci się i jaki jest z tego przekaz. Tak jakby, że moje wyobrażenia są jakby inne niż to, co jest. Dobrze, to popatrz na te wyobrażenia tak, jak na nie patrzysz. A popatrz teraz na to, jak powinieneś widzieć je. Czym się różni? Tak jakby te moje wyobrażenia są jakby z bliska. To patrzenie to jest jakby tak z boku, z daleka. Jak masz podchodzić w ogóle do tego wszystkiego? Jak masz patrzeć na to i to rozumieć? Jakby szukać punktów spojrzenia na całość? No to znajdź teraz to rozwiązanie, tak, żebyś go doświadczył, żebyś spojrzał. Znajdź te punkty, żebyś mógł spojrzeć na całość. No to jest na nas. Znalazłeś? Zapamiętaj sobie, z jakich punktów masz patrzeć na całą swoją rzeczywistość. I tak rób. Żeby nic ci nie umknęło. Teraz wejdź w te punkty i spójrz, jak właśnie z tych punktów patrzysz na swoją całą rzeczywistość. Jakie są różnice między tym, jak patrzyłeś z innego punktu, a jak teraz z tego. To jakby cały obraz się obraca z połączeniami. Jest różnica, tak? To pamiętaj, żeby zawsze patrzył właśnie z tych punktów całościowych. Dobrze. Czy jeszcze chciałbyś coś zbadać, czy to wszystko? Nic mi nie przychodzi. Dobrze. W takim razie zapamiętasz tą całą sesję, szczególnie te punkty i z nich będziesz zawsze korzystał. Liczę do trzech, wybudzisz się, będziesz tu i teraz, ale będziesz korzystał z tych punktów, których byś patrzył na całość. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz. Powiedz, jak się czujesz i co się zmieniło. Jak teraz postrzegasz swoją rzeczywistość? Czy tak jakbym się trochę kręcił? No. Spokojnie. Musisz się przyzwyczaić do tego nowego postrzegania rzeczywistości. Co ty o tym myślisz, co tu dzisiaj się wydarzyło?
sporo się wydarzyło. Nawet nie chcę się myśleć. Wrócimy na chwilę jeszcze do tego pierwszego przekazu twojego, gdzie chodziło o przenoszenie się na odległości. Czyli jeżeli spakujemy w intencję to, co chcemy przenieść, to ją przeniesiemy na każdą odległość. Z tego wynikało. Co ty o tym myślisz? Pakowanie informacji? Tak. Bo wszystko jest informacją. No i też jakby przez zabawę to można zrobić. Chciałbym, żebyś popracował trochę na tym, poćwiczył to, takie przenoszenie. Mogą to być jakieś małe przedmioty. Możesz sam próbować się spakowywać i przenosić na jakieś odległości niewielkie. Chcę, żebyś ćwiczył to. Bo ćwiczenia czynią mistrza.